To zróbmy tak, zaczynamy rozmowę. Grupa archeologów w Środzie Śląskiej przy ulicy Przechodniej prowadzi prace związane z przyszłą budową budynku usługowo-mieszkalnego. I teraz panowie archeolodzy przedstawią nam całą sytuację, jaką odkryli pod ziemią w miejscu tej budowy. W okresie od 5 maja tego roku oczywiście prowadzimy za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków archeologiczne badania wykopaliskowe, a w zasadzie badania archeologiczno-architektoniczne wyprzedzające, jak pan wspomniał, budowę budynku wielorodzinnego w tym miejscu. I zespołem kieruje, ekipą terenową kieruje tutaj pan magister Rafał Śledzik-Kamiński, który nam przybliży nieco archeologii tego obszaru. Natomiast w zakresie historii architektury i dokumentacji rysunkowej tych reliktów budownictwa działa z nami od dłuższego czasu pan Jerzy Serafin i on państwu opowie o tych odkrytych reliktach dawnej zabudowy. Ja natomiast, jeśli wystarczy czasu, opowiem trochę o tak zwanych ruchomych zabytkach archeologicznych, których odkryliśmy tysiące. Tak już na dzień dzisiejszy i odkrywamy dalej. Z okresu późnego średniowiecza, niewiele jak na razie, z przełomu późnego średniowiecza i okresu nowożytnego oraz z okresu nowożytnego. To może poprosimy pana Jerzego, żeby nam zaprezentował zarówno te relikty zabudowy dawnej, podziemne, oraz może by się pochwalił też fragmentem dokumentacji rysunkowej, którą wykonuje tutaj na bieżąco. Dzień dobry państwu. Przyznać trzeba, że stanowisko to pod względem zabytków architektury czy reliktów architektury nie jest szczególnie imponujące, ponieważ jest to zaplecze rynku. Zawsze była to ulica, grajon podrzędny, nieprzeznaczony do zamieszkiwania, tylko bardziej do prowadzenia jakiejś działalności gospodarczej, począwszy od średniowiecza aż do czasów ostatnich. Tak więc nie mamy tutaj może, jeżeli chodzi właśnie o mury, czym się pochwalić, bo są to raczej dosyć liche mury, nie ma tutaj piwnic. Są to bardzo słabe konstrukcje, mury bardzo szybko się rozwalające i stosunkowo młode, ale pod nimi udaje nam się w niektórych miejscach, głównie właśnie bliżej rynku, tam na północy, odnajdywać duże skupiska ceramiki najprawdopodobniej późnośredniowiecznej. Na ten temat właśnie tutaj panowie będą bardziej kompetentni, będą się wypowiadać, ale przypuszczalnie są to pozostałości nieprzemieszane, tylko nie pochodzące z jakichś wykopów, tylko oryginalnie tam tkwiące, łącznie ze spalenizną i z pozostałościami, drobinami gliny, drewna, węgli drzewnych. I to jest przypuszczalnie ślad po najstarszych zabudowaniach, jakie na tym terenie znajdowały się, które były wykonane w tak zwanym murze pruskim albo w szakulcu. Czyli konstrukcja była z drewna, był to taki szkielet drewniany wypełniany gliną i w tym czasem w średniowieczu zamieszkiwano w początkowych fazach, a potem z tego wznoszono budynki właśnie gospodarcze. I prawdopodobnie w XVIII-XIX wieku zaczęto dopiero tutaj stawiać zabudowania murowane, które najprawdopodobniej tutaj właśnie widzimy. To mogą być jakieś fundamenty, powiedzmy, z pierwszej połowy XIX wieku, bardzo liche. Co jest charakterystyczne, właśnie w tych fundamentach odnajdujemy bardzo duże ilości rozbiórkowej cegły gotyckiej, która ma znaczny format. Ja postaram się może tutaj pokazać różnicę. Trudno jest niestety pełną sztukę takiej cegły tutaj pokazać, ale to jest klasyczna cegła maszynowa, czy może krótko przed rozpoczęciem produkcji cegły maszynowej, taka strycharska, ale już bardzo nowożytna, XIX-wieczna.
widać jej regularność i stosunkowo takie niewielkie rozmiary, bardzo bliskie temu, co dzisiaj jest przyjęte właśnie w standardzie produkcji cegieł. Natomiast proszę porównać to z cegłą gotycką, która jest bardzo wysoka, nieraz właśnie 12, 13, 14 cm. I charakterystyczną rzeczą jest to, że ona jest nazwana palcówką. Z tego względu, że w momencie, kiedy wkładano tą glinę do formy, żeby wyrobić tą górną powierzchnię, przejeżdżano to po prostu palcami, żeby szybciej ten etap produkcji zakończyć. I stąd pozostawały ślady po palcach, które tutaj są dosyć dobrze widoczne, ale są tutaj egzemplarze całe i z doskonale właśnie widocznymi tymi palcami. Stąd właśnie ta nazwa. Tego typu cegła jest spotykana od końca XII, od XIII wieku, aż po wiek XVI, XVII, kiedy dopiero się to zmienia i zaczyna być wprowadzana cegła o już troszkę bardziej zestandaryzowanych, mniejszych formatach, bliższych współczesnym. No i już tych śladów po palcach najczęściej nie ma. Tyle w zasadzie na temat architektury możemy powiedzieć. No tak jak mówię, to co jest najciekawsze tutaj, to właśnie te zabytki nieruchome i chyba głównie właśnie znajdujące się w tamtej strefie bliżej. Może jeszcze bliżej o przeznaczeniu tego zabytków architektonicznych, jak już tak kulturalnie źle przedstawiłeś problem. Tak jak wcześniej wspomniałem, raczej były to jakieś budynki magazynowe, gospodarcze, jakieś komórki. Zresztą do ostatnich lat, jeszcze bodajże parę lat temu, istniały tutaj zabudowania widoczne jeszcze wcześniej na fotografiach archiwalnych, przed czy powojennych, Środy Śląskiej, jakichś lotniczych właśnie. Widać tutaj parterowe zabudowania kryte dachami dwuspadowymi i one pełniły funkcję komórek lokatorskich. No i nie wydaje się, żeby były szczególnie cenne czy szczególnie stare. To, co jest najcenniejsze, to właśnie te relikty po budynkach tak zwanych nietrwałych, czyli właśnie z Szachulca, które mogą sięgać okresu średniowiecza. Były niszczone, za każdym razem prawdopodobnie je odbudowywano w tej samej nietrwałej technice i one były niszczone. Te warstwy spalenizny i gliny przepalonej się nakładały na siebie, to wszystko się nawarstwiało. No i to w zasadzie przede wszystkim jesteśmy chyba w stanie odnaleźć, uchwycić właśnie w tamtym rejonie, gdzie być może potem będzie szansa pana zaprowadzić. Na koniec jeszcze... Tak, możesz pokazać rysunek, który jest bardziej wymowny być może niż rzeczywiste tutaj wymiary tego. To jest efekt naszych prac dokumentacyjnych w sensie rysunkowym. Tutaj jest ulica Przechodnia, orientacja północna jest tam, u góry rysunku. To jest w zasadzie jednolity taki zespół tutaj, ten duży prostokąt, on się jeszcze dalej ciągnie do granicy działki, która prawdopodobnie gdzieś w tym rejonie przebiega. I to był najprawdopodobniej w miarę jednolity zespół zabudowy chyba z początku XIX wieku na bardzo płytko posadowionych, lichych murach. Te pozostałości po średniowiecznej zabudowie, przypuszczalnie tutaj jeszcze koledzy, którzy tak jak mówię są bardziej kompetentni i głównie właśnie te zabytki średniowieczne czy późno średniowieczne, one się koncentrują raczej w tej części tutaj, w tym pomieszczeniu. To jest dodatek najpóźniejszy z tego wszystkiego, ponieważ on jest wybudowany z bardzo już nowoczesnej, że tak powiem, cegły maszynowej z końca XIX wieku. Najprawdopodobniej był to szalet miejski, czy coś w rodzaju jakiegoś zbiornika właśnie, nazwijmy to klozetowego, tam się znajdowało. Tyle może.